Cześć, siemano. Dzisiaj mały wstęp do odlewania cylindra Komara Sporta. Jak już Wam wspomniałem w tym poprzednim zajawkowym odcinku, będę próbował odlać cylinder do Komara Sporta garażową metodą. Cylinder ten, który opracowywałem na pracy inżynierskiej, który teoretycznie wyciąga 10,5 konia mechanicznego, może będzie jeszcze więcej, teraz na pracy magisterskiej będę próbował wykonać. Chcę to zrobić sobie garażową metodą, bo być może opracowanie takiej metody przyda mi się gdzieś w przyszłości, a i dla Was będzie pewnie ciekawe. No i przy odlaniu tego cylindra niezwykle pomocny będzie piecyk do topienia metali od Wewora. Otwieramy to i zobaczymy, co przysłali. Prosiłem o dwupalnikowy piecyk 12-kilogramowy, bo 12 kg miedzi to jest dużo mniej kilogramów aluminium. Ja potrzebuję według tego projektu, który miałem na inżynierce, około chyba 2,5 kg aluminium. Chyba tak. Nie, 2-3 kg. Ale być może, że troszeczkę zmodyfikuję tą metodę na magisterce i będę potrzebował troszeczkę mniej tego metalu, więc te 12 kg powinno mi wystarczyć. Uła. No i tak, instrukcja na początek. Attenzione, attenzione. Achtung, achtung. I ten piecyk jest ciekawy, można go używać w dwojaki sposób. Po pierwsze jako piec odlewniczy, a po drugie jako, nazwijmy to, kowalski, do podgrzewania po prostu stali i do kucia jej. Maksymalna temperatura to 1482 stopnie Celsjusza. O, stal średnio się będzie w nim topiło, ale te takie nieżelazne metale jak najbardziej. I tak, mamy tutaj rączkę do naszej pokrywy. Elegancka, drewniana. Strach tego używać. Tu są dwa palniki. One działają w dość prosty sposób. Same sobie zasysają powietrze. Coś na zasadzie silnika odrzutowego, można to tak nazwać. Drugi palnik. No i tutaj te dysze do gazu. W ten sposób się będzie otwierać. Mam nadzieję, że nic tutaj nie wypadnie. Tu mamy wieko jeszcze. Do piecyka. Proszę bardzo. No i to wieko, jak i cały piecyk izolowany, mamy wełną ceramiczną. Dalej mamy wąż do gazu z reduktorem od razu i ze wskaźnikiem ciśnienia. No i tutaj to, co faktycznie jest ciężko dostać. Tygiel grafitowy 12-kilogramowy. Szamotka na dno pieca, tak żeby tygiel nie stał na wełnie ceramicznej. Tu mamy szczypce do tygla. I sam w sobie piec. Cały piec, jak i te elementy sprzętu wykonane są ze stali nierdzewnej, więc powinno w wysokiej temperaturze sobie to dawać radę, bo jednak temperatura działa dosyć destrukcyjnie na zwykłą stal. No i piec mamy też wyłożony wełną ceramiczną. I tak jak mówiłem Wam wcześniej, może on stać w ten sposób. Mamy wtedy włożony tygiel, albo możemy go postawić tak na płasko i wtedy używać go jako takiego pieca kuźniczego do podgrzewania, do wygrzewania stali. No i w tym celu mamy jeszcze jedną szamotkę, dłuższą na ten wymiar, gdy piec leży, tak jak teraz. Tą szamotkę układamy sobie tutaj i w ten sposób mamy chronione to nasze wyłożenie, a na szamotce możemy coś położyć. Please ensure the heater you are using is open, ventilated and free of flammable materials. Dobrze, trzymaj gaśnicę w ręce. Gaśnicę w ręce. Bądź uważny, dodając nowe materiały do procesu topienia. Trzeba uważać szczególnie na parę wodną, bo potrafi zrobić kuku, co się sam przekonałem. Wlałem kiedyś do mokrej formy gipsowej, nie do końca wysuszonej po prostu. I niestety para wodna zrobiła buch. kg miedzi, to jest jakieś 3,2 kg aluminium. Ja potrzebuję, tak jak Wam wspomniałem, 2,4 maksymalnie, więc jak najbardziej mi to wystarczy.
No więc tak się prezentuje zawartość tego opakowania. Dzisiaj jeszcze nie będziemy odlewać, ale zrobimy sobie mały test tego pieca. Mam tutaj formę gipsową z próbką wykonaną z PLA, czyli z kukurydzy w cudzysłowie. I istnieje taka metoda, którą będę próbował wykorzystać przy odlaniu tego cylindra. Mianowicie metoda na wypalanie, na zgazowywanie na dobrą sprawę tego PLA, tak żeby nam powstała wnęka formy w gipsie. I to będę chciał spróbować właśnie zrobić w tym piecu, bo zwykłe piekarniki mają za niską temperaturę do zgazowania właśnie PLA, a ten piec myślę, że powinien sobie dać z tym świetnie radę. Początkowo model mojego cylindra miałem robić z filamentu, który się rozpuszcza w wodzie, z PVC, ale działa to, tylko strasznie długo trwa. Taką małą próbkę, ona jest tej wysokości, no i średnicy tam 2 cm i na dole ma taką symulację żeberka, taki okrąg płaski. No to wytapianie tej próbki trwało tydzień. Więc wytapianie cylindra, który jest no, dużo razy większy od tego, trwałoby zbyt długo. Czas może mam, ale powiedzmy, wykonujecie coś takiego, czekacie powiedzmy miesiąc w wodzie, żeby to wszystko się tam wytopiło i to się nie udaje. I później znowu musicie czekać miesiąc na kolejną próbkę, żeby spróbować odlać drugi raz cylinder. No więc troszeczkę to jest taka technologia ciekawa, wymyślona przeze mnie, ale no do mniejszych elementów spoko i jak się nie ma pieca, to spoko. No jeszcze jeden szkopuł, ten filament, który się rozpuszcza w wodzie, jest trudno drukowalny. PLA, najlepszy materiał do druku, a tamten jednak sprawia problemy i szczególnie w przypadku podpór byłby duży problem z wykonaniem tego. Dlatego kieruję się troszeczkę do innej technologii. Może to będzie lepsze, a jeśli nie, no to wrócę do tamtej i spróbuję nią wykonać ten odlew. Może jakiś obieg wody, może zwiększenie temperatury wody, bo ja wykonywałem to w temperaturze pokojowej. Może to by pomogło, żeby ta próbka się szybciej wytapiała. No ale jakby szukam czegoś, szukam. Być może jeszcze jak tego się nie uda dobrze wypalić, to spróbuję klasycznie wykonać odlew w formie piaskowej. Klasycznie w cudzysłowie, bo pewnie nie będą to formy bentonitowe, tylko jakieś żywiczne, bo jakby tutaj nie mam jakby obiegu tej masy, więc nie zależy mi na tym, żeby regenerować tą masę, a raczej na trwałości formy, żeby dobrze odtwarzała mi ten kształt cylindra. Więc tyle w teorii. Złóżmy teraz ten piec i spróbujmy zobaczyć, co on potrafi. Tam. Testujemy. Początkowy etap wypalania tej formy zacznę w piekarniku, ponieważ one dzieją dużo niższe temperatury i nie powinna mi przez to ta forma tak bardzo popękać, jak w przypadku traktowania tego żywym ogniem w tym piecu. Więc tutaj się podgrzeje do jakichś 200 stopni, a później będziemy dalej grzać ją w piecu, grzać i wypalać. Piec wystawię poza garaż, bo to jednak jest wysoka temperatura i płomień. I na takich płytkach ceramicznych go ustawię. No i pozostaje nam już tylko podpiąć butlę gazową. Ja akurat mam reduktor, który jest reduktorem chyba włoskim. Więc jeszcze taką przejściówkę będę musiał zastosować do butli. Z obu stron lewy gwint. Jak widzicie, dla bezpieczeństwa butla jest odwrócona wylotem w przeciwną stronę niż piec, tak żeby w razie jakiegoś rozszczelnienia na butli ten strumień gazu nie poszedł w kierunku pieca. Spryskuję wodą z mydłem. Dość solidnie i sprawdzamy, co tu się będzie dziać. Póki co brak oznak nieszczelności. Teraz odkręcę sobie reduktor. Na reduktorze pojawiło nam się ciśnienie.
Ustawiłem na razie troszeczkę ponad pół bara, bo też nie chcę osiągnąć tu jakichś bardzo wysokich temperatur, tak żeby mi gips czasem nie popękał. No i teraz reduktor sprawdzamy. On jest fabrycznie tutaj zaciśnięty, więc nie powinien przeciekać, ale zawsze warto. Przy pierwszym uruchomieniu szczególnie nie widać ani nie słychać żadnych problemów. Więc teraz tu już mamy przewód gazowy i kolejne połączenia są przy samym piecu, dokładniej przy zaworach. Nigdzie nie widać nieszczelności. No to chyba można wreszcie rozpalać ten piec. Na dno daję tą małą szamotkę, na której będziemy to wszystko wypalać. I teraz przygotujemy sobie próbkę. Piekarnik już jest wyłączony, ale wciąż gorący. Umieszczę ją w takim zwykłym garnku stalowym, bo tego nie powinno stopić w tym piecu. A chodzi o to, żeby to PLA nie kapało gdzieś na to wyłożenie pieca. Dlatego ustawię jakby otworem do dołu garnka na takich nakrętkach, tak żeby w pierwszym etapie mogło sobie skapywać na dno garnka. A później w tym garnku obrócę o 180 stopni tą próbkę, tak żeby mogła swobodnie parować tą stroną ku dołowi. I teraz czas odpalić piec. Do pieca wrzucę zwykłą kartkę papieru podpaloną i odkręcę zawory z tamtej strony. W piecu. Na razie odpalony jest jeden palnik, bo nie potrzebuje tak wysokiej temperatury. Całkiem nieźle to działa i w taki wyczuwalny sposób. Garnek już rozgrzał do czerwoności, nie wiem czy to dobrze. Akurat tamten płomień uderza. Póki jeszcze nie jest białe, to jest ok. Ale już mam wrażenie, że ta forma zaczyna pękać i że to nie wyjdzie, że to jest troszeczkę zbyt agresywny sposób dla form gipsowych, więc zapewne przejdziemy na formy piaskowe. Może to i dobrze. Początkowo nawet byłem trochę przeciwny tym formom piaskowym, bo stwierdziłem, że do takich prototypów, do jednego odlewu jak mój, lepiej zrobić formę gipsową lub właśnie ceramiczną, tak jak miałem pierwotnie w projekcie. Ale teraz stwierdziłem, że w sumie jak będę prototypował ten... Czekajcie, coś tam szczela. Nie forma strzela. Stwierdziłem, że jak będę prototypował ten mój cylinder, to skorupa zewnętrzna będzie ta sama, jakby te żeberka i ukształtowanie jej. Jedynie troszeczkę się mogą okna różnić, więc czy ja wydrukuję nową rdzennicę dla kanałów, czy wydrukuję nowy model cylindra, to już takiej dużej różnicy nie robi. Więc się skłaniam w kierunku tych piasków. Na razie czekamy, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale wydaje mi się, że ten sposób z formą gipsową nie jest najlepszym w tym wypadku, bo ta forma ma skłonność do pęknięć, a ten skomplikowany kształt cylindra, te cienkie żeberka, no to tam aż się prosi, żeby ta forma się pokruszyła i to po prostu nie wyszło. Także za jakąś, myślę, godzinkę, może nawet nie, zobaczymy co z tego wyjdzie. I to teraz można mu pozwolić ostygnąć. I wyciągamy to, co nam tam powstało.
środku jeszcze nie jest aż tak zimny, jakby się mogło wydawać. Jeszcze nie. Słychać, jak pęka forma, chociaż jest już widzę, że jest mocno popękana. Ale jeszcze damy jej ostygnąć do temperatury, powiedzmy, pokojowej, bo mam teraz w garażu 10 stopni. No ten gips jest jeszcze nagrzany. I przez to, jak wyciągam, powstają naprężenia i słychać wręcz, jak pęka. To samo było słychać, jak się nagrzewał, bo wtedy z kolei w drugą stronę była duża różnica temperatur. Wysoka temperatura płomienia, niska temperatura, względnie niska, no bo był wygrzany wcześniej w piekarniku tego gipsu, no i też pękało. To było słychać. Także jeszcze pozwolę mu się schłodzić, bo z zewnątrz piec jest faktycznie chłodny, ale tu czuć, że jeszcze bucha z niego ciepło. Dlatego dajmy mu jeszcze chwilkę. Piecyk wystygł już całkowicie, także możemy wreszcie do niego zaglądnąć. Fuh, to resztki papieru. Widzicie, jak został garnek przepalony w miejscu, w którym był wylot palnika. Więc no, palnik ma trochę mocy, mimo że go ustawiłem na minimalną jakby wartość i działał tylko jeden. Właśnie tego się obawiałem, widzicie? Pękło. Ta forma była troszeczkę drobna, chociaż, kurczę, wypaliło się. Jestem zadziwiony. Troszeczkę za mało miałem formę na tak duży okrąg, przez co ścianki formy były cienkie i po prostu wzdłuż tych ścianek pękło. No ale też pękło dlatego, że cała forma popękała, jak widzicie. W formach gipsowych jest to z jednej strony pożądane zjawisko, bo pozwala odprowadzić nam gazy z wnęki formy. No a z drugiej może się stać właśnie tak, jak teraz widzieliśmy. Ale cała próbka została wypalona. Zostały jeszcze takie ślady po tym czarnym PLA, ale kurczę, jestem mocno zadowolony z tego, co tu powstało. To tutaj to po prostu ta moja próbka miała w środku taką, nazwijmy to, wnękę i tutaj wpłynął gips, bo ta próbka miała symulować właśnie grubość ścianki 3 mm, ale troszeczkę widać, że też źle tą formę wykonałem, bo to była tak na szybko robiona forma. Tak dla samej próby, czy coś takiego da się wypalić. No i okazuje się, że się da. Czyli może jeszcze tak nie odrzucam tych form gipsowych, bo napawa ten eksperyment nadzieją. Ja to też robiłem z czystego gipsu, nie kombinowałem z żadnymi dodatkami. Być może gdybym dodał odrobinę piasku kwarcowego, ewentualnie jakichś ścinków z włókna, to wytrzymałość temperaturowa formy by mi wtedy wzrosła. W gipsie jest to zaleta, że po prostu drukuję sobie cały model razem z wlewem, zalewam gipsem, wypalam i zalewam metalem. W przypadku piachów, no to muszę zrobić rdzennicę, z której zrobię rdzeń, zrobić model, z którym zrobię wnękę formy w piasku, później połączyć ten rdzeń, zamknąć połówki formy, więc trzeba będzie jeszcze skrzynki formierskie. No i tutaj się rodzi już troszeczkę grubszy proces. Tylko wtedy mamy tą, powiedzmy, pewność, że wnęka formy jest dobrze odtworzona. Bo w przypadku takiego wypalania nigdy nie wiadomo, czy to się wypali, czy się nie wypali. Tylko niestety mam wrażenie, że w przypadku cylindra chłodzonego powietrzem to nie zda roli, bo się stanie mniej więcej coś takiego jak tutaj, że po prostu popęka nam wzdłuż żeberek lub po prostu te żeberka nie wytrzymają nam tej temperatury wypalania. A i pojawia się jeszcze jeden problem z tym cylindrem odlewanym w gipsie, że nie wiem, czy mi się zmieści, a raczej na pewno się nie zmieści moja forma do tego piecyka. Trzeba było znowu kombinować jakiś inny piecyk do wypalania gipsu. Muszę to jeszcze solidnie przemyśleć. Jeszcze jedna sprawa, że miałem czarne PLA, a teraz może do kolejnych eksperymentów kupię sobie naturalne, bez barwników, bo nie wiem, czy to, co tutaj nie zostaje. To prawda, to nie przeszkadza jakoś bardzo, bo to są jakieś takie drobne elementy, ale też trochę takiego pyłu jakiegoś, takich niteczek, jak tutaj widzicie.
To może wynikać właśnie z barwników i z jakichś dodatków w czarnym PLA, a jak kupię naturalne, to one się powinno całe fajnie wypalić, zgazować i w cudzysłowie zniknąć. Chyba że jeszcze zalejemy tą formę. Ja ją tak złożę. Trochę mam tu mało miejsca do zalewania, bo nie robiłem zbiornika wlewowego, bo na dobrą sprawę chciałem sprawdzić, jak to się wypali. No, a już wiem, że widzę, że nie zalejemy. Chyba raczej mi zakleję tą dziurę. Tylko nie wiem faktycznie, czy mi się to będzie opłacało, brnięcie w tą metodę, bo zgaduję, że po prostu za pierwszym razem ten cylinder nie wyjdzie, będzie wymagał do dopracowania, bo jakby uczę się sprzętu, metody i wszystkiego na dobrą sprawę. Więc cały czas jakby mocno skłaniam się ku piachom, ale miałem nadzieję, że ta forma całkiem nie wyjdzie i będę mógł powiedzieć, no to odrzucamy PLA i robimy w piachach, ale wyszła. Piecyk jest zarąbistą sprawą. Nie spodziewałem się, że ma taką moc. Po prostu na jednym palniku osiągnął takie temperatury, że aż akurat do tej metody może trochę nawet za wysokie. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie sobie radził z topieniem aluminium, ale sądząc po tym, jak szybko nagrzał, no w sumie dość gruby garnek do czerwoności, to było, nie wiem, 30 sekund, minuta może działania tego palnika. I po prostu garnek był czerwony, to myślę, że aluminium się będzie topiło bardzo szybko i że będzie fajnie, może się z tym pobawić. I mam nadzieję, że się uda coś ciekawego odlać. Znaczy coś. Cylinder. Jeszcze wykorzystanie tego piecyka do kucia mnie bardzo kusi, ale to już może kiedyś. Na razie skupmy się na tym cylindrze. Najlepiej by to było zrobić tak, jak teraz myślę, żeby, jeśli już dojdzie do cylindra, cylinder zalać w jakiejś metalowej formie, się włożyć model cylindra z PLA, zalać w metalowej formie i w tej metalowej formie go wypalić. Po pierwsze spowoduje to, że rozkład temperatury będzie lepszy, bo metal będzie przewodził ciepło i będzie ogrzewał nam cały gips, powiedzmy, w miarę równomiernie. A po drugie oddziaływanie płomienia też nie będzie takie punktowe jak na garnek, bo takie punktowe oddziaływanie na formę gipsową by było zabójcze. A po trzecie jeszcze ta metalowa obudowa będzie nam trzymała tą formę, żeby się nie rozpadła tak jak ta, kiedy ją tylko podniosłem. No i ewidentnie jakoś trzeba będzie wzmocnić tą próbkę, żeby się nie rozpadła tak jak ta. W sumie wiecie, jak możemy to zalać? Wsadzę to do tego garnka, zasypię piachem, piach nam zasypie te otwory, suchym piaskiem nic więcej. No i zaleję, no i bez kombinatoryki, bo tak to bym jeszcze musiał się bawić z zaklejaniem tego, jakimś łączeniem. Co wypłynie, to wypłynie. Jak podniesie górną powierzchnię, wyporność metalu, to podniesie. Zobaczymy. Tylko że nie będę używał znowu tego tygla, bo jego sobie zostawię do topienia czystego aluminium. A ja tutaj mam jakieś takie skrawki, więc stopię go w takim malutkim tłoczku hamulcowym, w którym już robiłem próby. Bo tutaj też dużo metalu nie trzeba, tu jest bardzo cienkie ścianki są, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale to już za dnia zrobię, bo dzisiaj już jest późna noc, także do za chwili. Znalazłem jeszcze kawałek, który wypadł, może mi się uda tutaj dopasować. O, cała forma. Cała. Ale w piach to trzeba wsadzić dla bezpieczeństwa, żeby faktycznie się po podłodze nie polało. Odrobinę piachu na dno. Teraz wrzucam to do piekarnika, żeby się wygrzało, żeby nie było wilgoci i żeby znowu mi nie wybuchło. Metal stopię sobie w takim mikrotyglu, to jest klocek hamulcowy. Mam tu jakieś resztki takie odlewów, to są łapy te, które odcinałem z silnika żuka. Pokruszyłem je, wrzucam teraz sobie do tego tygielka i będziemy próbować je stopić. No to odpalamy na nowo piec. Już się
zaczęło topić, zaczęły się składać te metale do środka tego tygielka. No i już metal jest stopiony. Teraz jeszcze kwestia, żeby się wygrzał troszeczkę. Także piec już wyłączam, bo temperatura jest już nawet za wysoka. On tam jeszcze będzie trzymał temperaturę chwilę. A więc wyciągamy to nasze z piekarnika. Wygrzane, solidnie. Teraz tak, formę sobie obciążam, żeby nie podniosło, bo jest pęknięte na pół. Zwykły ciężarek. Przy okazji zrobił mi się tutaj zbiornik wlewowy. No i teraz stop trzeba wyciągnąć. Stop się pięknie świeci, także jest dobrze wygrzany. Odstawiam. Łapię inaczej i próbujemy zalewać. Jednak nie jest dobrze wygrzany. Czego to się tak świeci w takim razie? A, tu się skorupka już zrobiła. Okej, czyli jest wygrzany, tylko trzeba się do niego dostać. Miał jeszcze za niską temperaturę, za wcześnie wyłączyłem piec. Także odlew na pewno nie wyjdzie. No, jeszcze muszę poćwiczyć z tym piecem, bo jak wiecie, są to moje pierwsze kroki z nim. No, ta termopara by się przydała jednak, żeby sprawdzić sobie temperaturę stopu. Dobrze, teraz poczekamy, jak sobie spokojnie wystygnie to, co nam nie wyszło. Zgaduję, że nawet nie doszło do tej symulacji żeberka, tego płaskiego takiego fragmentu odlewu. Także poczekamy teraz, aż to sobie wystygnie. Bo tu forma była mocno nagrzana w piekarniku, więc to odprowadzanie ciepła będzie nieco gorsze. Nie wiążę z tym jakichś wielkich nadziei, bo jak widzieliście, i forma była popękana, i stop miałem za słabo zagrzany. Za wcześnie piecyk wyłączyłem, jednak myślałem, że szybciej tą formę tutaj ustawię, a już nie chciałem jeszcze raz podgrzewać. No i na górze tego tygielka zrobiła się taka warstwa z już lekko zastygniętego metalu, którą próbowałem delikatnie rozgarnąć, ale ona tam przeszkadzała w wypłynięciu tego stopionego ze spodu. No i to też kwestia tego, że ten tygielek jest taki mikro, jak jest duży tygiel, on ma większą pojemność cieplną i to ta temperatura się tam dłużej utrzymuje, a ten szybko się nagrzewa, ale też szybko stygnie. Więc tutaj mój błąd, trzeba było dłużej ten piecyk zostawić włączony i przed samym zalaniem po prostu wyciągnąć. Bo też myślałem, że przygotowanie tej formy zajmie troszeczkę mniej i że sobie po prostu wtedy tylko pyk wezmę i zaleję. Dobra, już nie gadam, zobaczymy się przy wybijaniu odlewu z tej formy. No to zobaczmy, co nam tutaj wyszło z tych cudów, a raczej co nie wyszło. To jak się spodziewa, chociaż nie, nawet. Biorąc pod uwagę to, jaki gęsty był metal, to nawet. Widzicie, tutaj całe żeberko jest wypełnione w tym miejscu, mimo tego gęstego metalu. A ta odległość odpowiada odległości od tulei do końca żeberka w cylindrze komara. Więc napawa to nadzieją. To, co nam przystawiło metal, to ten wypustek tutaj, bo on symulował grubość ścianki 3 mm, czyli takie dość ekstremalne warunki do zalewania. I to była grubość ścianki w przypadku najcięższych ścianek w cylindrze, czyli na przykład kanałów dolotowych. No i przez to, że ten metal miał za niską temperaturę, był w cudzysłowie za gęsty, zamarzł nam w tym miejscu właśnie i zablokował dalsze zalewanie. Dlatego mamy tutaj taki niedolew, ale tutaj w tym jednym miejscu, gdzie pewnie był kierunek wlewania, gdzie ta temperatura była najwyższa, to nam wypełniło tą wnękę aż do samej granicy. Także podniesienie temperatury stopu powinno nam poprawić sytuację. No i widzimy porowatość, ale to ten stop był, wiecie, z nie wiadomo czego, z jakimiś brudami, smarami. Nie był też rafinowany, a pewnie będę próbował przerafinować delikatnie ten stop, żeby go odgazować, odwodorować dokładnie rzecz biorąc. To wyciągnijmy ten nasz pierwszy odlew. Dość dobrze się wybija, bo ten gips się kruszy już przy tych temperaturach. Także ręką byłem bez problemu w stanie go wykruszyć i zniszczyć. I tak wygląda nasz gotowy odlew. Linie druku są jednak widoczne, przeniosły się na metal. No i ta duża porowatość tutaj, gdzie mieliśmy węzeł cieplny, czyli połączenie jednej ścianki z drugą, czyli największą grubość teoretyczną. No ale ten stop był nieodgazowany, był też ze złomu, z nie wiadomo jakiego dziadostwa,
z brudem. Więc nie oczekiwaliśmy tutaj jakości odlewu, tylko raczej wypełnienia wnęki, ale też temperatura za niska, więc wypełnienie wnęki było słabe, ale kurczę, doszło tutaj nam nieźle do krawędzi. Jest jeszcze taka kwestia, że nie mieliśmy tutaj ciśnienia hydrostatycznego. Tutaj powinien być wlew główny dość wysoki, wtedy mamy to ciśnienie metalu, które nam niejako doprasowuje, dociska ten metal do krawędzi. Ja tutaj zrobiłem taką ekstremalną próbkę, można powiedzieć, bez zbiornika wlewowego, bez jakby wlewu głównego, który nam zapewnia to ciśnienie, z bardzo cienkimi ściankami, a i tak całkiem zadowalająco to wyszło. Super by było, gdyby się odlało całe, no ale nie można mieć wszystkiego, prawda? No nie wiem, może jeszcze jedną taką próbkę spróbuję wykonać, tylko poprawię te błędy, które tutaj zrobiłem, czyli po prostu przegrzałbym stop, zrobiłbym bardziej wytrzymałą formę w jakiś sposób i może dorobiłbym zbiornik wlewowy, tak żeby to zasilanie tutaj było lepsze. Ale to już może w następnym odcinku. Zastanowię się, w którym kierunku pójść z tymi formami, z tymi odlewami, jak się do tego bardziej przygotować. Tutaj chciałem sprawdzić, co potrafi ten piecyk i już wiem, że potrafi bardzo dużo, że mogę zarówno próbkę dobrze wypalić, jak i przegrzać stop solidnie. Tylko trzeba to zrobić, a nie wyłączyć piecyk za wcześnie, tak jak ja to zrobiłem. Ale jak mówię, zaprzyjaźniam się powoli z tym piecykiem, bardzo mi się podoba. Szczerze myślałem, że topienie będzie trwało kupę czasu, że trzeba będzie ogrom gazu zużyć, a tutaj się okazuje, że wcale tak nie jest. No miałem też małą próbkę, mało metalu, ale wydaje mi się, że będzie sobie radził nawet z takimi większymi odlewami jak te 2,5 kg aluminium. Także jakbyście też chcieli zaznać swoje przygody z odlewnictwem, to pod filmem macie link do tego piecyka i kod zniżkowy na 5% od Wewora. A ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie, trzymajcie się, szczęście!